Fukushima and around Fukushima, meeting the victims of the nuclear disaster. And these few days, meeting them and listening to their testimonies was one of the most important lessons I could get here. And I've learned about that nothing is yet under control, and there's no way to handle the nuclear disaster anyhow properly. I can assure you that I will bring the message of the people from Fukushima, and also I will bring your message back to Poland. I will spread the word about your protest, about your problems, and this will strengthen our campaign, because what you are doing and how brave the people of Fukushima are is very, very inspiring for me and will be very, very inspiring for our anti-nuclear campaign back in Poland. Thank you. Hello everybody, my name is Andrzej Sławiński, and potentially I will be living with my family, with a 10-month child and my wife pregnant, just only 2 kilometers from the new nuclear power plant. I had the privilege to be here last year, almost exactly at the same time, and to speak to you, and thanks Greenpeace Japan, I was able to go to Fukushima, which changed my life, I think. Our problems with the new nuclear plant is rather small. I see the trouble here. And to keep it short, what I have seen and spoken to the people, I would call it a crime against humanity in Fukushima. 短く話しますと、福島で見たこと、私が感じたことは簡単に一言で言えば、人類に対する犯罪だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。Decyzje dotyczące bilansu energetycznego naszego kraju muszą być podjęte rozważnie. Stąd bardzo się cieszymy, iż doświadczonych w tym zakresie wysoko postawionych osobistości możemy dzisiaj gościć. W szczególności chciałem podziękować pani marszałek Wandzie Nowickiej, bo bez jej takiej życzliwej decyzji i podejścia do tej sprawy bardzo trudno nam byłoby zorganizować dzisiejsze spotkanie, spotkać się również z państwem. Ja ze swojej strony też może wyrażę nadzieję, że pani
Marszałek, która przecież wiadomo, że reprezentuje partię polityczną twoją, Janusza Palikota, Palikota też będzie słuchała tych argumentów przemawiających za energetyką jądrową, że też te atuty tej strony decyzji będą mogły być promowane w naszym parlamencie. Będziemy mieć jeszcze możliwość z panem premierem porozmawiania od 14. Będzie to spotkanie otwarte, dlatego chciałem teraz jeszcze udzielić głosu i poprosić o zabranie głosu panią marszałek i potem jeszcze dwa słowa do państwa na pewno powie pan premier, pan prezes Andrzej Sławiński. Dzień dobry państwu. Ja tylko bardzo króciutko, bo tak naprawdę najważniejsze jest dzisiaj, żebyśmy wysłuchali pana premiera Naoto Kana, ponieważ to jest, jak już mówił pan przewodniczący, ten premier, który doświadczył Fukushimy. Wie, co to znaczy przeżyć, kiedy kraj spotyka katastrofa nuklearna, jakie są tego konsekwencje. Czy można było pewnym rzeczom, pewnym zjawiskom zapobiec, czy nie, ale co ważniejsze, jakie pan premier z tego wnioski wyciągnął na przyszłość dla swojego kraju, a także też dla polityki globalnej. I ja bardzo bym chciała, żeby doświadczenie, przez które przeszła Japonia, o którym będzie mówił pan premier, nie było tylko, tak powiem, teoretycznym doświadczeniem dla nas wszystkich wysłuchania poruszającej historii. To ta historia ma nas czegoś nauczyć. My z tej lekcji musimy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Stoimy przed bardzo ważnymi decyzjami jako Polska, dotyczącymi polityki energetycznej i byłoby, powiem, bardzo nieroztropne, mówiąc bardzo delikatnie, gdybyśmy doświadczenia Fukushimy nie wzięli bardzo poważnie pod uwagę w naszej polityce energetycznej. Proszę pana premiera. Ja na wstępie pragnę państwu bardzo serdecznie podziękować, dlatego że w czasie katastrofy, która nas dotknęła i awarii w Fukushimie, spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą ze strony Polski, więc jako premier z tamtego okresu pragnę państwu bardzo serdecznie za tą życzliwość w trudnych czasach nam okazaną podziękować. Chciałbym państwu przypomnieć, że ta awaria, która miała miejsce w Fukushimie, doprowadziła do roztopienia rdzeni w trzech generatorach w elektrowni w Fukushimie, w której w całości znajdowało się 10 generatorów i 11 zbiorników zużytego paliwa. Gdyby nie udało się wtedy powstrzymać tej awarii, wówczas groziłoby nam to zanieczyszczeniem 1/3 terytorium kraju, czyli koniecznością ewakuacji 50 milionów osób, czyli 40% ludności kraju z miejsc ich zamieszkania. Jak gdyby byliśmy o włos przed takim niebezpieczeństwem.
原発については、そして 3.11 までは日本の高い病床水準を持ってすれば大きな事故、チェルノブイリのような事故を起こさないでいけると考えておりましたので、その段階では原発を活用するという立場になりました。しかし、あの事故に直面してからその考え方を 180 度 完全に 変えました。 Ja podczas studiów studiowałem fizykę, miałem też pewną wiedzę w związku z tym na temat funkcjonowania energii jądrowej i żyłem w przeświadczeniu do 11 marca, że japońskie rozwiązania technologiczne w zakresie technologii jądrowej są na tak wysokim poziomie, że zdarzenie typu Czarnobyl w Japonii nie może się wydarzyć. Że nasza technologia jest tak zaawansowana, że zapewnia nam całkowite bezpieczeństwo w tym zakresie. Byłem zatem zwolennikiem wykorzystania energii atomowej. Po Fukushimie, po tym co się stało, swoje stanowisko zmieniłem o 180 stopni. さらにはアメリカでは 9.11のテロ攻撃、これが原発に向かった時に、ことを心配しております。まあ、いずれにしても完全に原発事故を技術的になくするということは不可能だということは、これは誰もが知っていることです。 I oczywiście bezpośrednią przyczyną awarii w Fukushimie była fala tsunami. Powodem awarii w Czarnobylu czy Three Mile w Stanach były błędy człowieka. Jeszcze dochodzi ryzyko ataków terrorystycznych, zwłaszcza po 11 września. To, co wiemy w tej chwili na pewno, to to, że żadna technologia nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa przed awarią w elektrowni nuklearnej. Oczywiście trzęsień ziemi siłami człowieka powstrzymać nie jesteśmy w stanie. Natomiast jesteśmy w stanie powstrzymać awarię elektrowni nuklearnych. Tym sposobem powstrzymania awarii w elektrowni nuklearnej jest wyeliminowanie generacji jądrowej. Dlatego też jeszcze gdy byłem premierem, wprowadziłem system taryfy gwarantowanej. Dzięki temu w moim kraju, w Japonii, bardzo dynamicznie rozwija się generacja słoneczna, fotowoltaiczna i generacja wiatrowa. I technologie te mogą być zastosowane wszędzie, gdzie świeci słońce, gdzie wieje wiatr. A zatem mogą być zastosowane również tutaj w Polsce.現在の段階では、わが国でも太陽光や風力のコストは火力発電よりも高いわけですけれども、しかし、技術革新でどんどんコストは下がっておりまして、もう10年も経たないので、これらのコストは化石燃料火力発電所よりも少なくとも同じか、それよりも低くなる、このように専門家を見ております。 Oczywiście również w tej chwili w Japonii generacja fotowoltaiczna i wiatrowa pod względem kosztów jest droższa od generacji z konwencjonalnych źródeł wytwarzania, czyli na przykład z energetyki węglowej, ale eksperci w swoich wyliczeniach dowodzą, że w ciągu niespełna 10 lat również pod względem ekonomicznym
odnawialne źródła energii mogą być na tym samym poziomie albo też nawet tańsze od energii konwencjonalnej, od energetyki konwencjonalnej. また原発は非常に大きな資金を必要としますので、別の言い方をすれば非常に大きな権力と結びつくエネルギーです。 Prawdą jest też to, że wybudowanie elektrowni atomowej wiąże się z ogromnymi inwestycjami, a co za tym idzie, z powiązaniem z dużymi siłami politycznymi. Z drugiej strony, elektrownie słoneczne czy też wiatrowe, jako rozproszone źródła wytwarzania o małej skali, są dostępne dla szerszego społeczeństwa, a zatem są dużo bardziej demokratyczne i sprzyjające społecznie niż takie duże inwestycje. 我々は原子力村と呼ばれるその原子力を進める、ことについての大きな権力構造、つまり圧力団体が政治だけではなくて、例えば学者に対しても、あるいは文化的なものに対しても大きな影響力を、ジャーナリストに対しても影非民主的な勢力を生み出す可能性が Z technologią atomową związane są też różne środowiska. My w Japonii nazywamy te grupy Genshimura, czyli wioska nuklearna. Są to zarówno siły polityczne, siły biznesowe, jak również związani z tymi technologiami naukowcy. Jest to swego rodzaju taka bardzo ściśle współpracująca ze sobą powiązana grupa i ta technologia opiera się na takich właśnie niedemokratycznych sposobach zarządzania energetyką. Kolejnym problemem, który budzi moje ogromne obawy, to są odpady z elektrowni atomowych. To jest problem, z którymi będą się borykały nasze dzieci, dzieci naszych dzieci i kolejne pokolenia przez dziesiątki tysięcy lat. Dlatego też zachęcam bardzo szeroko tutaj Państwa w Polsce do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji i do podejmowania mądrych decyzji. Dziękuję za uwagę. Bardzo piękne miasto. Serdecznie zapraszamy. Pan prezydent czeka zgodnie ze zwyczajem w środku. Także zapraszamy delegację do środka. Tutaj pilnujemy wszystko, także w razie czego proszę się nie obawiać. Serdecznie zapraszamy. Andrew explained about this. So, Kan-san, this is a place I wanted to bring you because on one of these buildings, which belongs to the whole project, was abandoned in the 80s. And there is a graffiti which says, you know, some political faces of the time. Saying we are building, you know, new Japan. But can we see that? No, I mean, if you ask them and they let us in. Przepraszam, pozwolicie nam panowie obejrzeć to graffiti, bo mamy premiera Japonii, a tam podobno jest napisane, że chcemy być drugą Japonią. Dzień dobry, Ryszard Mieczysław. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią.
Niestety nie możemy pozwolić. Nie możecie. Nie możemy. Ale skąd państwo wiedzieli, że już będziemy? Piszemko już przyszło. No, czyli nie pokażemy premierowi Japonii, że chcemy być drugą Japonią? Bardzo mi przykro, nie możemy wpuścić. No. Koncentrowani na tym miejscu przede wszystkim, bo to raz przegrali. Mm-hmm. Ale kto przegrał? No przegrał ten... państwo wtedy, mm-hmm. nie? De imawa kunigasu goku konobasho de ichido maketa koto ga aru kara hijou ni kodawatte iru koto ga aru. Czyli nie udało się przyciągnąć inwestorów tutaj? No za mało, bo no, po prostu ziemi jest dużo w Polsce. Ma, ano, dziewuna, ma, kilka kustatorii, dziewuna kigiała juci, dekizu ma pora, no dość kicigało i kara. Mieli ochotę na to koruga juci. A kto i was? Fukushima. Dei polacchi che stanno facendo una manifestazione spontanea antinucleare e stanno venendo incontro al premier Naoto Kan che sta qui, vedete. Ecco, questo è il momento bellissimo dell'incontro tra Naoto Kan e i manifestanti antinucleari giapponesi. Bellissimo dell'incontro tra Naoto Kan e i manifestanti antinucleari giapponesi. の福島原発事故の時に日本の総理を務めていた菅直人です。Szanowni państwo, nazywam się Naoto Kan. Byłem premierem Japonii w momencie 11 marca 2011 roku, kiedy wydarzyło się trzęsienie ziemi, tsunami i awaria w Fukushimie. あの福島原発事故は地震が起きてわずか4時間後には1号機がメルトダウンしました。Awaria w Fukushimie nastąpiła 4 godziny po trzęsieniu ziemi. Rozpoczęło ją roztopienie paliwa w reaktorze numer 1. そして5日間の間に3つの原発がメルトダウンし、さらにメルトスルー、つまり圧力容器の底から溶けた燃料が格納容器まで落ちました。W ciągu 5 dni analogiczne roztopienie się paliwa nastąpiło w trzech reaktorach. W niektórych nastąpiło nie tylko roztopienie paliwa w komorze ciśnieniowej, ale również przeciek paliwa do pojemnika chroniącego komorę ciśnieniową. Fukushima 第1 i 2 を合わせると
原発が10基と使用済み燃料プールが11ありました。W całym kompleksie energetycznym Fukushima, czyli Fukushima 1 i Fukushima 2 było łącznie 10 reaktorów i 11 zbiorników na zużyte paliwo. これらのすべての原発の使用済み燃料プールがコントロールできなくなると、チェルノブイリの数十倍の放射性物質が撒き散らされることになります。Jeżeli utracona zostanie kontrola nad sytuacją w tych wszystkich reaktorach i zbiornikach zużytego paliwa, będzie to awaria o szkodach wielokrotnie przekraczających skutki awarii w Czernobylu. そうなると日本の3分の1の領土が放射能によって占領され、5000万人の人が逃げ出さなければならなくなる、そういう瀬戸際の事故でした。I my w Fukushimie byliśmy o włos od takiej tragedii, której skutkiem mogło być zanieczyszczenie radioaktywne 1/3 powierzchni kraju i konieczność ewakuacji 50 milionów Japończyków ze skażonego terenu. また原発を動かせば必ず使用済み燃料が生まれます。そしてその処理には少なくとも10万年待たなければ線量が低くなりません。Eksploatacja elektrowni atomowej wiąże się również z koniecznością później utylizacji zużytego paliwa. Utylizacja tego zużytego paliwa wiąże się z ogromnymi kosztami i czas wymagany do wyeliminowania szkodliwego promieniowania z tego paliwa to jest 100 tysięcy lat. A tak się w 2011 roku, 3 月11日、考え方を180度変えました。Ja 11 marca 2011 roku całkowicie o 180 stopni zmieniłem swój sposób myślenia. それまでは大きな事故は起きないと信じてましたから、原発を持つことを認めて外国にも売り込んでました。Wcześniej głęboko wierzyłem w to, że technologia jądrowa jest bezpieczna, wierzyłem, że jest korzystna i nawet starałem się sprzedać tę technologię innym krajom. これは私が間違っていた。そのこと。Ale to mój błąd. 大変恥じております。I jest mi w tej chwili za to bardzo wstyd. 私にも1歳と2歳の孫がいます。Ja mam wnuki, jeden wnuk ma rok, drugi 2 latka. 彼らに原発を残したくない。そういう覚悟で私も考え方を変え、そして原発をなくするために全力を挙げてます。Ja nie chcę, żeby oni żyli zagrożeni energetyką jądrową i dlatego staram się zrobić wszystko, ażeby wyeliminować energetykę jądrową. 日本だけではなく世界中から原発をなくするためにどうかポーランドの皆さんとまさに連帯して頑張りたいと思います。Bardzo mi zależy, ażeby ani w Japonii, ani w Polsce, ani nigdzie na świecie energetyka jądrowa nie przynosiła żadnych szkód. Liczę tutaj na Państwa solidarność i na to, że połączymy siły w tym celu. Lentaj, badaj! Liczymy na to! Lentaj, badaj! Nie puścimy pana. Gempatz hantai. 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 Przeciwiamy się energetyce jądrowej. No, idę naj. Okay. I would like to give voice for this gentleman who is one of the historical figures. But Tomek, dwie minutki tylko proszę.
Witam wszystkich, tych, których pamiętam z lat 80. Jest to dla mnie symboliczne, że ja jako jeden z tych, którzy w latach 80. prowadzili działania antyżarnowieckie, antyjądrowe w Polsce, spotyka się z przedstawicielem władzy. Problem energetyki jądrowej to nie tylko problem bezpieczeństwa. To jest problem też arogancji, irogancji oraz wykorzystywania własnych korzyści ze strony władz. Mr. Kan looks like Che Guevara of Japan. We go to the surprise place. My car, yes. It's about just only 1-2 kilometers. Just follow me. Ah, okay. Okay, so I'm waiting for you. Ah, Pani Zosiu, chodźmy, trzymamy. Trzymamy tu. My message was that you can stop. On the phone. Not on the phone. Not busy at all anymore. This was the most busy lady today. And what is your name, real name? My first, real name, first Anna name. Omi. Anna. Barbara. Andrea. And Eva. And the devil.